kto z Państwa przedstawi sprawę? To znaczy karta jest tutaj taka zgłoszona, była sprawa jednej pani. Przepraszam, proszę. W budowie wieżowca pana Strusa przy ulicy Piotrkowska, tak? Znaczy, dobrze. Okej, czyli ktoś, kto ma przedstawić sprawę, bardzo proszę. Ja przedstawię, panie prezydencie. Panie prezydencie, chciałam panu tutaj wręczyć pismo, które kierujemy do państwa. Drugie pismo złożymy na biurze podawczym, żeby, broń Boże, nie było tak, że zginie. Dlatego też drugie pismo mam przygotowane. Taka droga formalna i tak musi być. Dobrze. A na potwierdzenie pani macie, nie? Wystarczy na biurze podawczym? Mam oczywiście, tak, na potwierdzenie. Tak. Kopię mam na potwierdzenie. Zaraz już tam krzesła będą donoszone. Jak będzie taka potrzeba. Dobrze, to zaczynamy, bo... nie było informacji, że to będzie dłuższe, więc o pół godziny mam umówionych interesantów, więc żebyśmy wiedzieli. Szanowny panie prezydencie, zwróciłam się tutaj do państwa o umówienie wizyty i od razu zapowiedziałam, że nie będę sama. Także to, że jestem sama pisana jako Anna Kamińska, to ja uprzedzałam panią na sekretariacie i dzisiaj jeszcze rano dzwoniłam, że będzie trochę więcej osób. Właśnie, dlatego też tutaj chciałam w kwestii sprostowania, żeby nie było, że ja tutaj się sama zapisałam. Mamy przygotowane do pana pismo, ponieważ to, co się dzieje na dzień dzisiejszy przed naszym blokiem, to wygląda po prostu trochę źle, świadczy o pracownikach urzędu, którzy podejmowali decyzję odnośnie tej budowy. Dlatego też my jako mieszkańcy zwracamy się do pana z pismem. Ja przeczytam to pismo, żeby była jasność dla wszystkich, o co my wnosimy. Na podstawie artykułu 145 paragraf 1 punkt 4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego wnosimy o wznowienie postępowania administracyjnego w zakresie wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy z dnia 21 lutego 2018 roku, sygnatura akt PB RU 6730.70.2017. W razie gdyby prezydent miasta Siedlce nie stwierdził podstaw do wznowienia postępowania w niniejszej sprawie, wnosimy, aby sprawę przekazać do samorządowego kolegium odwoławczego w Siedlcach celem wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy z dnia 21 lutego, albowiem została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie wnosimy o wstrzymanie wykonania wyżej wymienionej decyzji z uwagi na prawdopodobieństwo jej uchylenia. Podstawą naszego wniosku jest fakt, iż strony postępowania bez własnej winy nie brały udziału w postępowaniu w zakresie wydania warunków zabudowy dla inwestycji usytuowanej na działce numer geodezyjnej 6/73, obręb 133, położonej w Siedlcach przy ulicy Kurpiowskiej, ruch Kraszewskiego, ponieważ nie zostały uznane przez organ wydający decyzję za strony. W decyzji z dnia 1 września 2017 roku umarzającej postępowanie wszczęte na wniosek pana Konstantego Strusa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Aleja Hen 84, lokal 106, 02777 w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przewidzianej dla realizacji na działce numer geodezyjny 6/5, obręb 133, położonej w Siedlcach przy ulicy Kurpiowskiej, ruch Kraszewskiego. Stron postępowania było 309, tak jak we wcześniejszych decyzjach. W decyzji o warunkach zabudowy z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestora pana Konstantego Strusa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, były tylko dwie strony postępowania. Inwestor i jego żona. Pikanterii tej całej sprawie dodaje fakt, iż nawet Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, reprezentant członków spółdzielni, nie została uznana za stronę postępowania,
podczas gdy dookoła rozciągają się bloki osiedla tzw. Warszawska. Zwracamy również uwagę, że podział nieruchomości o numerze ewidencyjnym 6/5 położony w Siedlcach mógł zostać przeprowadzony z naruszeniem przepisów prawa. Stosownie bowiem do przepisu artykułu 94 ustęp 1 punkt 2 z dnia 21 sierpnia 97 o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku planu miejscowego. Jeżeli nieruchomość jest położona w obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia takiego planu, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji zabudowy i zagospodarowania terenu. Zauważyć należy, iż decyzję o warunkach zabudowy z dnia 21 lutego deweloper uzyskał już po podziale działki o numerze ewidencyjnym 6/5 na działki o numerze ewidencyjnym 6/72, 6/73 i 6/74. Powyższe świadczy o tym, że podział nieruchomości o numerze ewidencyjnym 6/5 został dokonany przedwcześnie, co uzasadnia wznowienie postępowania również w sprawie podziału nieruchomości. W decyzji o warunkach zabudowy z dnia 21 lutego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestora pana Konstantego Strusa doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez nieuzasadnione zwiększenie obszaru analizy, nieprzyznanie statusu strony właścicielom nieruchomości pozostającym w obszarze oddziaływania inwestycji, naruszenia funkcji kontynuacji zabudowy terenu, naruszenia zasady dobrosąsiedztwa, naruszenia ładu przestrzennego, zmniejszenia nasłonecznienia nieruchomości przy ulicy Podlaskiej, w szczególności klatka 1 i 2 oraz Kraszewskiego zabudowa szeregowa. W marcu 2019 roku inwestor przystąpił do realizacji inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 6/73 obręb 133 położonej w Siedlcach poprzez ogrodzenie terenu, wycinkę drzew i rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Zarówno mieszkańcy bloku przy ulicy Podlaskiej 2, jak i Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie mieli wiedzy w zakresie planowanej budowy. Tymczasem ogrodzenie placu budowy zostało ustawione w odległości 15 metrów od bloku. W związku z powyższym w trybie dostępu do informacji publicznej wystąpiliśmy do prezydenta miasta Siedlce z pismem z dnia 9 marca 2019 roku uzupełnionym 11 marca, aby dowiedzieć się, jaka inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie naszego bloku. Odpowiedź na wyżej wymienione pytanie otrzymaliśmy w piśmie z dnia 25 marca 2019 roku. Jak wynika z załączonych dokumentów, decyzja z dnia 21 lutego 2018 roku oraz decyzja z dnia 10 października 2018 roku zostały wydane w pośpiechu z korzyścią dla dewelopera, brak w nich szczegółowego uzasadnienia przy ograniczonej, wiadomej tylko urzędowi ilości stron postępowania. Szczególnie interesująca jest decyzja z 19 października wydana przed wyborami i uprawomocniona w ostatnim dniu urzędowania byłego prezydenta miasta Siedlce, gdzie nawet likwiduje się drogę wewnętrzną i nie wiadomo z jakiego powodu. Jak widać, przyjazne miasto Siedlce okazało się przyjazne nie dla mieszkańców, ale dla deweloperów i osób mających wpływ na wydanie decyzji. Obszar analizy powinien obejmować trzykrotność szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Każde zwiększenie obszaru analizy powinno być uzasadnione, czego trudno dopatrzyć się w wydanej przez Państwa decyzji. W decyzji o warunkach zabudowy nie uwzględniono Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz właścicieli działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania inwestycji, błędnie uznając, że stroną postępowania są tylko właściciele nieruchomości bezpośrednio przylegającej do nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja. Czym oczywiście naruszono artykuł 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ponieważ stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie. Dookoła planowanej inwestycji rozciąga się zabudowa parterowa, szkoła, sklep, zabudowa szeregowa, jednopiętrowa, bloki spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Kurpiowskiej i Podlaskiej, czteropiętrowe. Ustalając warunki zabudowy dla wieżowca, naruszono funkcję kontynuacji zabudowy terenu.
zabudowa nie może kolidować z istniejącą w obszarze analizowanym. Naruszona została również zasada dobrego sąsiedztwa, która odwołuje się do zapewnienia dobrego sąsiedztwa poszczególnych nieruchomości w różnych aspektach funkcji znajdujących się na nich obiektów, cech zagospodarowania terenu oraz cech architektonicznych obiektów budowlanych. Obowiązywanie w polskim systemie prawnym zasady dobrego sąsiedztwa oznacza, że planowana inwestycja nie może odbiegać od istniejącej sąsiedniej zabudowy w momencie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Innymi słowy, zasada dobrego sąsiedztwa wymaga dostosowania nowej zabudowy do wyznaczonych przez zastany w danym miejscu stan. Chwileczkę. Zastany w danym miejscu stan dotychczasowej zabudowy, a także do cech i parametrów o charakterze urbanistycznym i architektonicznym, o czym inwestor dokładnie wiedział, ponieważ w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości przez Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego było wyraźnie zaznaczone, że warunki zabudowy terenu były określone stosownymi decyzjami. Oczywiście chodziło o budynek czterokondygnacyjny. Powstająca w sąsiedztwie zabudowanych już działek nowa zabudowa powinna bowiem odpowiadać charakterystyce urbanistycznej, kontynuacja funkcji, parametrów, cech, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, linii zabudowy, intensywności wykorzystania terenu i architektonicznej, gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, zabudowy już istniejącej. Z uwagi na niespełnianie wymogu dobrego sąsiedztwa wykluczone było również wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Jako mieszkańcy bloku przy ulicy Podlaskiej 2 jesteśmy zaniepokojeni bliskością usytuowania budynku od naszego bloku oraz jego wysokością. Obawiamy się, że inwestycja w sposób negatywny będzie oddziaływać na najbliższe otoczenie w kwestii nasłonecznienia każdego budynku znajdującego się w sąsiedztwie inwestycji. Największa obawa wiąże się z mieszkaniami w pierwszej i drugiej klatce oraz zabudową szeregową po przeciwnej ulicy Kraszewskiego. W związku z czym zwracamy się o przekazanie kserokopii dokumentacji i wyników pomiaru nasłonecznienia wykonanych dla tej inwestycji w terminie 7 dni od złożenia tego pisma. Naruszono również prawem chroniony interes publiczny oraz interes osób trzecich, mieszkańców zamieszkałych na działkach sąsiednich projektowanego budynku. Inwestycja na pewno pogorszy standard życia mieszkańców. Dostęp do parkingu, których i tak nie mamy za wiele, obniży wartość naszych nieruchomości i komfort mieszkania. W dniu 5 kwietnia w związku z wbijaniem metalowych szyn w odległości 15 metrów od bloku wystąpiły drgania w naszym i sąsiednich budynkach. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miasta Siedlce nie znalazł czasu, by przyjechać i sprawdzić, co się dzieje. Nadmieniam, że ekipy budowlane pracują od godziny 7 do 18, a teraz już chcę powiedzieć, że pracują od 6 do 19, żeby nie było wątpliwości. Kto zatem weźmie odpowiedzialność za niefrasobliwe działania organu miasta w przypadku uszkodzenia budynku, w którym mieszkamy? Nadmienić należy, że ubezpieczenie mieszkań nie obejmuje uszkodzeń budynku wywołanych działaniem młotów pneumatycznych. Czy były robione badania gruntu na tą okoliczność, tak bliskiego posadowienia potężnego budynku obok istniejącego bloku, który zbudowany był w 1983 roku? Czy w odległości 15 metrów od całego budynku można wykonywać tego rodzaju pracę? Tu mieszkańcy powiedzą, jak wyglądała sytuacja. Czy były robione tego typu badania? Czy tego typu działania nie odbiją się negatywnie na dalszym użytkowaniu bloku przy ulicy Podlaskiej? I ja, proszę Państwa, jeszcze do tego dopowiem parę słów, żeby nie było niejasności. Proszę Państwa, to, że urzędnicy miasta nie znają KPA artykułu 28, to jest mi bardzo przykro. Z tego powodu i Panie Prezydencie, radziłabym wszystkich przeszkolić z KPA, ponieważ w KPA jest wyraźnie napisane. Stroną to nie jest ta osoba, której działka graniczy, ale stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy
postępowanie. A postępowanie dotyczy nas tutaj, wszystkich mieszkańców, dlatego że ten duży blok będzie oddziaływał na nas, na mieszkańców. Będzie hałas, nie będzie parkingów, będzie zwiększona emisja, będzie zakłócone bezpieczeństwo. Proszę przyjechać i zobaczyć, co tam się dzieje. My nie zobaczymy nawet nie tylko słońca, ale nieba. I ja jeszcze powiem taką rzecz. Proszę Państwa, Państwo pisaliście wielokrotnie do spółdzielni mieszkaniowej, tu jest chyba Pan ze spółdzielni mieszkaniowej, że spółdzielnia mieszkaniowa nie jest stroną postępowania. I jak urzędnik, który ślubował rzetelne rozpatrywanie spraw, może w ten sposób pisać do spółdzielni mieszkaniowej, że spółdzielnia mieszkaniowa nie jest stroną, bo gdzieś tam pokrętnie sobie oddzielono dwie działki, to nic, że oddzielono dwie działki, to rzekomo podchodnik, jak napisano dla spółdzielni mieszkaniowej. Ja powiem szczerze, pracuję już 30 lat w administracji i nie spotkałam się nigdy z tym, żeby podchodnik wydzielać działkę. Specjalnie działkę podchodnik wydzielono po to, żeby uznać, że my nie jesteśmy sąsiadami, a my jesteśmy po prostu sąsiadami. I Państwo przekroczyliście zdecydowanie dyspozycję artykułu 28 KP. I proszę, nad tym się bardzo proszę pochylić. Następnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nieuzasadnione zwiększenie obszaru analizy. Proszę Państwa, proszę się zastanowić nad tym, co Wy piszecie w tych decyzjach. Czy Wy naprawdę nie znacie prawa budowlanego? W decyzji, w ustawie prawo budowlane jest wyraźnie napisane trzykrotność szerokości. I ja osobiście chodziłam i mierzyłam tą działkę i trzykrotną szerokość, tą szerokość. Proszę Państwa, ja chcę jasno wszystkim tutaj powiedzieć, że tutaj doszło do wielkiego szwindla. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, trzykrotność szerokości działki to wypada akurat za blokiem Kurpiowska 6. A blok Kurpiowska 6, proszę Państwa, to jest czteropiętrowy. Czyli nawet nie sięga, proszę Państwa. 40 metrów jest do wieżowca. Do wieżowca jest 40-50 metrów. Czyli jak można było wziąć warunki zabudowy, trzykrotność i nawiązać do dwóch wieżowców, które stoją dalej i nikomu nie przeszkadzają. Ale ja wiem dlaczego, proszę Państwa, bo ja to mam przemierzone. Dlatego, że wzięto do 316, bo akurat 316 tak się dziwnie składa, że wypada za Pekinem. Czyli dlatego Państwo żeście zawyżyli obszar oddziaływania, biorąc pod uwagę jeden wieżowiec i Pekin oczywiście, po to, żeby mieć odniesienie, ale nie tak nie jest, proszę Państwa. Trzykrotność to jest maksymalnie to, co jest. Trzykrotność to jest maksymalnie. A to, że Państwo sobie zawyżyliście obszar oddziaływania, to trzeba było uzasadnić. Uzasadniliście? Nie. Więc jeżeli tego nie uzasadniliście, to jest kolejne naruszenie prawa. Proszę Państwa, nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić. Następnie, proszę Państwa. Naruszenie funkcji kontynuacji zabudowy. Państwo dokładnie wiecie, ja tutaj wszystkim te materiały, które dostałam zarówno od prezydenta miasta Siedlce w trybie dostępu do informacji publicznej, jak również od Siedleckiego Towarzystwa Budowlanego, wszystkie materiały dostarczyłam tutaj mieszkańcom i wszyscy mieszkańcy mają określoną wiedzę. Siedleckie STBS-y, czyli to Siedleckie Towarzystwo, dostało warunki zabudowy dziwnym trafem na blok czterokondygnacyjny. Dlaczego? A dlatego, że wtedy Państwo działaliście zgodnie z prawem. Ale jak dla dewelopera, to może coś tam pod stołem nam rzuci, a może coś innego, no to wtedy weźmiemy jeszcze wieżowce. Nie wolno tak robić, nie wolno tak robić. Wszyscy są równi, jeżeli chodzi o prawo. A ja widzę, proszę Państwa, że w mieście Siedlce dzieje się coś złego. Bo jeżeli prezydent miasta Siedlce wnioskuje na sesji, proszę sobie przejrzeć ten materiał, jeżeli prezydent wnioskuje, żeby deweloperów zaangażować do parkingów, których i tak mamy za mało, to radni miasta Siedlce, wybrani naszymi głosami, mówią nie. Na deweloperów przerzucać? Na miasto lepiej przerzucić. To oni są radnymi miasta, czy oni są radnymi deweloperów? Proszę sobie zadać to pytanie.
Ja po prostu jestem zbulwersowana tą sytuacją. Zresztą proszę przyjechać, ale proszę sobie zobaczyć. My wszyscy. Tu każdy się wypowie. Proszę Państwa, ja bardzo proszę, żebyście Państwo potraktowali to poważnie i żebyście pochylili się nad tym. Bo powiem tak, czas jest jaki jest, Panie Prezydencie. Partie polityczne zgłaszają się do mnie, ale ja nie chcę nadać temu rozmachu. A wie Pan, że to jest gra polityczna przed wyborami do parlamentu. I my przyszliśmy tutaj, my nie piszemy artykułów na razie do Tygodnika Siedleckiego, tak jak dzisiaj Państwo widzicie, w Tygodniku jest artykuł. My nie nagłaśniamy tego, proszę Państwa, w TVN-ie, czy proszę Państwa, w Polsacie. Na razie, ale chcemy po prostu to załatwić polubownie, ale proszę nam wierzyć, my jesteśmy zdeterminowani, zresztą Państwo widzicie, ile nas tutaj jest. Ja nikogo na siłę nie namawiałam, ja powiedziałam, jaka jest sytuacja i proszę Państwa, my do dnia dzisiejszego nie wiemy, jaki budowany jest budynek. Bo proszę sobie poczytać te swoje decyzje. Jaki to jest budynek? Czy to jest budynek 11-piętrowy, bo w pozwoleniu jest 34,5, to 11-piętrowy. U pana Strusa na stronie pisze, że 9-piętrowy. No to co? To w pozwoleniu na budowę Państwo nie określacie, czy to ma być budynek 11-kondygnacyjny, czy dwukondygnacyjny? Ale na to jest określone, że to ma być 4-piętrowy. Dla SCBS-u wyraźnie żeście napisali 4-piętrowy budynek. Co się zmieniło w prawie budowlanym, ja pytam urzędników. Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło, proszę Państwa, bo to chodzi o dewelopera i dlatego to tak się jest. Dlatego się zmieniła. Dlatego, proszę Państwa, deweloper kupując tą inwestycję wiedział, jakie są warunki zabudowy, ale wiedział też, że przy byłym prezydencie załatwi sobie to, co będzie chciał i załatwił. I proszę, ja bym prosiła bardzo, żebyście Państwo się nad tym poważnie pochylili. Proszę nas nie odpychać, bo my jesteśmy zdeterminowani, my pójdziemy dalej. Dlatego też prosiłabym, żebyście Państwo niezwłocznie podjęli ten temat. Nie w terminie miesiąca. Niezwłocznie. No to ciekawe. Proszę Państwa, ja prosiłabym, żebyście Państwo może też się wypowiedzieli na ten temat, ponieważ Państwo też macie swoje odczucia. Zresztą dzisiaj, tak jak widać, rozbierany jest chodnik. Po ulicy Kraszewskiego. Wyrywane są drzewa na wolno. Proszę Państwa, jak były drzewa wycinane, podcinane, to taka była awantura, że w Tygodniku Siedleckim pisano, Boże, co to się stało, że akurat przed Podlaską dwa drzewa są wycinane. A tutaj podcinane. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mieszkańcy sadzili te drzewa, oczywiście my mieszkańcy sadziliśmy te drzewa, nic się nie stało. Przy przyzwoleniu miasta, gdzie proszę Państwa od 1 marca do 15 października nie wolno wycinać drzew, bo jest okres ochronny, przy przyzwoleniu miasta nikt się nawet nie zainteresował. Wyciąć, ja mam dokumentację fotograficzną, robię tą dokumentację, codziennie zaznaczam. Żeby nie było niejasności, mam dokumentację również z tych drzew, które kiedyś u nas rosły. I to, proszę Państwa, że Państwo napisaliście w tej decyzji, że jego się obciąży tam kwotą wielką, bardzo dużą. To, proszę Państwa, to są bańki mydlane. I ja zobaczę po prostu, czy faktycznie te drzewa były osadzone i czy one, nie daj Boże, nie wypadły, no bo może być taka sytuacja, że wypadną i wtedy no, deweloper nie będzie musiał zapłacić nic za te drzewa, no bo to przecież nie z jego winy. Tak jak Państwo napisaliście w decyzji. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę jako nauczyciel emerytowany na jedną sprawę. Tam na wprost tego właśnie przyszłego ogromnego bloku jest szkoła numer 10, parterowa. Do tej szkoły chodzą dzieci z całego osiedla Warszawska z tego pierwszego etapu. Przejście już w tej chwili przy takiej liczbie dzieci, bo dzieci chodzi około
tysiąca, już jest bardzo niebezpieczne. Babcie odprowadzają swoje dzieci pod bramę szkoły, żeby po prostu były spokojne i bezpieczne. Co będzie, jeżeli do tej szkoły pójdą dzieci właśnie z tego 11-piętrowego bloku? Którędy one będą przechodziły? Jest tylko jedno przejście, bo po prostu innego nie ma. To też uważam, że powinni ci, którzy decydowali się właśnie o wydaniu takiej decyzji, wziąć pod uwagę. Naprawdę to jest poważny problem. Kto pozwolił na zniszczenie chodnika, żeby umożliwić deweloperowi od Kleszewskiego wjazd? Kto pozwolił na takie działania? Dzisiaj to jest robione. Na proszę, proszę pojechać, zobaczyć. Także kto na to pozwolił? Przystanek na Kraszewskiego. Likwidują. I jeszcze, jeżeli by ktoś był, to żeby zobaczył jedną rzecz. Zostały zabrane ostatnie miejsca parkingowe dla Kurpiowskiej 7. Bo Kurpiowska 7 tylko przy tym usytuowaniu tego budynku przy szkole, gdzie nie ma z żadnej strony miejsca na parking, to parking na samochody miała tylko z tej strony od tej inwestycji. Teraz to będzie wjazd, bo ja interesuję się, patrzyłem, bo nam się zmienia się bardzo szybko ten sposób zagospodarowania tego terenu. I jest teraz wjazd do garażu. Już jest nawet wytyczony na chodniku i już miejsc nie będzie w ogóle. Po drugiej stronie jest przystanek autobusowy. No. My też musimy gdzieś samochody zaparkować. My też płacimy za podatki, za te place jako spółdzielcy, gdzie są inwestycje wspólne typu trafo i tak dalej. I my nie będziemy mieli nawet gdzie postawić samochodów w tej chwili. I to jest właśnie tak. Rozpatrują inwestycje, to wszystkie, tak jak pani przedstawiała, wszystkie aspekty powinno się rozpatrzeć, a nie tylko. Deweloper. Ja chciałam tylko zadać pytanie, czy przed podjęciem tej decyzji ktokolwiek z pracowników miasta był na oględzinach tego terenu? Na pewno jedno nie. Jedno pytanie. No ale przecież poprzednia decyzja dla STBS-u była wydana na budynek czterokondygnacyjny. Budynek czterokondygnacyjny to jest budynek, który ma około 60 mieszkań, a budynek nie wiadomo jaki, na który została wydana decyzja, panie prezydencie, bo my do dnia dzisiejszego, ja jeszcze raz pytam, jakiej wysokości jest budowany budynek? Ta właśnie decyzja, która została wydana, to została wydana na nie wiadomo jaki budynek, bo tam w decyzji państwo byliście uprzejmi zapisać dla STBS-u budynek czteropiętrowy, a tutaj nie wiadomo jaki, wielorodzinny, prawda? Ewidentnie widać, że ta decyzja była podejmowana w Urzędzie Miasta przy biurku. No oczywiście, nikt nie widział, kto wydał zezwolenie na wycięcie tak pięknych glonów srebrzystych. Przecież drzewa, kiedy powstają nowe osiedla, to te drzewa się chroni. A może w ciągu tygodnia te drzewa zostały. A może na imprezie zostało wszystko? A ja mogę tego. Chciałam kilka słów powiedzieć, panie prezydencie, bo urzędnicy to znają historię. W ogóle jak to powstało? Pan nie zna tego, bo pan jeszcze no tak, nie miał urzędzie. W 17 roku, cofnijmy się do 17 roku, kiedy nabył deweloper działkę. Wystąpił zgodnie z przepisami o warunki zabudowy do Urzędu Miasta. Wtedy spółdzielnia mieszkaniowa była o tym powiadomiona, bo wiadomo był sąsiad. Na walnym zebraniu spółdzielni mieszkaniowej został zaproszony prezydent. Oczywiście sam nie przybył, przybył w jego osobie wiceprezydent Głowacki. I była bardzo obszerna dyskusja na ten temat. Było znacznie więcej nas tam wtedy, bo dotyczyło budynku i to było wszystko powiedziane. Wtedy było jawne. I może przytoczę, żeby pan prezydent wiedział. Przepraszam pana na sekundę, dobrze? Tak. Czy mogę 15 sekund tylko skonsultuję tutaj. Thank you.
Proszę Państwa, mam taką do Państwa prośbę, bo tak, punktów jest bardzo dużo. Tak. Szczegółowe. Ja nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie poruszonych tyle aspektów. Wczoraj dowiedziałem się, o 13 mam pogrzeb zasłużonego szkoleniowca. O 13 chciałbym być, a nie chciałbym wyjść i nie uczestniczyć w tym, o czym rozmawiamy. Czy możemy się umówić, że przekładamy to spotkanie na pierwszy dzień roboczy po świętach? Czyli czy nie ma czasu, chyba tak. Będziemy zaplanować budowę? Tak samo. Myśmy się zwolnili specjalnie na dzisiejszym. Złożyli wniosek konkretny o wszczęcie postępowania, o wznowienie postępowania. I w związku z tym, że zasadą postępowania administracyjnego jest pisemność, my musimy wszcząć postępowanie na piśmie. I możemy to zrobić jak najszybciej, to się uda, ale to spotkanie możemy przełożyć, bo my będziemy działać, będziemy prowadzić to postępowanie w sprawie wznowienia, będziemy badać dokumenty, sprawdzać, co jest w aktach. Natomiast Państwo swoje uwagi, skargi i argumenty mogą złożyć później. Może mogą zostać i wysłuchać ludzi? Jeżeli pan prezydent nie może, bo musi od tego, ale czy pani ma to bardzo proszę pozgłaszać sekretarzu. Proszę prowadzić dalej spotkanie. W moim imieniu państwo niech się wypowiedzą, a tak jak już pani mecenas powiedziała, że jestem na piśmie, więc prosiłbym, żeby spisać wszystkie uwagi państwa, żebyśmy mieli informacje. Panie prezydencie, ja bardzo bym prosiła, żebyście państwo, tak jak mówiłam, do tego tym tematem podjęli się jak najwcześniej. Dlatego, że ja od państwa dostałam chwilę przed 29 marca otrzymałam od Państwa odpowiedź i mam 30 dni na to, żeby, ponieważ dowiedziałam się wtedy, mam 30 dni na to, żeby wszędzie napisać, wszędzie, bo to jest tryb administracyjny. I ja to po prostu muszę zrobić, bo uchybię terminowi. Dlatego też... Ale pod jakim kątem jeszcze raz? Nie sekundka. Panie naczelniku, panie sekretarzu, proszę prowadzić dalej spotkanie, żeby wszystkie uwagi, były zapisane. Przepraszam państwa, ale są takie momenty, już panie prezydencie, my proponujemy, żeby może następne spotkanie odbyło się u nas przy bloku, żeby pan sam zobaczył, jak to wygląda. Ja nie widzę najmniejszego problemu. Bardzo zapraszam. Nie widzę najmniejszego problemu. Czy zebranie nasze jest protokołowane przez pracownika Urzędu Miasta? Nagrywane jest. Dzisiaj wieczorem będzie na stronie sieci zwiedzania.pl. A pan jest pracownikiem Urzędu Miasta? Nie jestem, jestem mieszkańcem bloku numer 4. To my byśmy prosili, żeby to, co było do tej pory powiedziane, było zaprotokołowane przez pracowników Urzędu Miasta. Ja dzisiaj ale mamy jeszcze pytania. Ludzie, proszę się wypowiadać, proszę państwa. Miasto ma zamiar tam przy Podlaskiej 2 zapewnić miejsca parkingowe. Proszę Państwa, proszę o spokój. Dobrze. Narada jest, spotkanie jest nagrywane. Wszystko jest pod kontrolą. Proszę mówić. Mam pytanie. Chwileczkę. Pan sołtan. Dobrze, bo ja też nie jestem w temacie. Ja nie uczestniczyłem w procesie. Czyli wracamy do dewelopera, który kupił to
2017 roku jawnie wystąpił wnioskowo o wyczynienie postępowania administracyjnego. Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła od razu sprzeciw, bo to był budynek był określony, 42 metry wysoki, czyli jeszcze wyższy niż teraz się buduje prawdopodobnie, nie wiem. 193 miejsca postojowe w garażu podziemnym, to było powiedziane wtedy. Ja. I obecny prezydent Jarosław Głowacki zostawił zobowiązanie wobec, jest to zaprotokołowane, jest to nagrane, zostawił zobowiązanie, że tryb postępowania administracyjnego, planowanie inwestycji jest rozpatrywany. Jest rozpatrywany i o wszelkich działaniach, o postępowaniu każdym będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czyli my, powiadomiani o każdym, mogę przytoczyć cytat, o każdym o cechach zabudowy, urbanistyka, wszystko będzie podane dla wysokość, ilość miejsc postępowania dla mieszkańców. I zaznaczył, że od tej decyzji będzie przysługiwało prawo odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Zostało zobowiązanie prezydenta. Chyba mamy ciągłość władzy, prawda? Mamy ciągłość władzy. Ale jeszcze cofnę się do poprzedniej władzy. Bo to było zobowiązanie prezydenta Głowackiego. Z chwilą, kiedy zostały, to co powiedziane było, podzielone działki, strona już nie była spółdzielnia mieszkaniowa, czyli mieszkańcy w ogóle nic, uśpieni, wszystko tak jak było tam opisane. I wiceprezydent, to mam w tych pismach, Niewiadomski, na nasze tam stukanie, takie pytanie się, no pytamy się, ale nie wiadomo o co się pytać, no bo nic nie wiemy. Nic nie wiemy, tak i teraz nie wiemy do końca. Nie znamy nic, a nie jesteśmy stroną. Prezydent Niewiadomski odpowiada, że Siedlicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie była stroną wymienionego postępowania administracyjnego, gdyż działka, to co było tam przytoczone, została podzielona, poszatkowana i tak. I tyle, i tak załatwili, i to jest ważne, bo jak się weźmie całość sprawy, no to było tak robione, żeby ominąć. A teraz do wydania warunków zabudowy, to by ktoś tutaj z Państwa, żeby mi wyjaśnił. Jeżeli jest wyraźny taki punkt, tam jest 5 punktów do wydania warunków zabudowy i ten pierwszy taki chyba najważniejszy, że bierze się pod uwagę przyległą działkę do jakiejś drogi publicznej. Jeżeli on podzieli i spółdzielnia nie jest stroną, to co pani Kamińska mówiła, to w ogóle nie ma racji bytu, bo nie ma działki sąsiedniej z wieżowcem, nawet z czteropiętrową, tego nie ma, bo jest ten korytarzyk taki, który sobie zrobił. Proszę mi to wyjaśnić, bo to jest jakieś, no taka zabawa, to naprawdę. To budzi jakieś nowe. Ja może odpowiedziałam. No, jakiego dnia jest to pismo? Proszę przeczytać. Które? No to, co pan cytuje, ma przed sobą. 24. To jest pismo 9 kwietnia 2018. Czyli dlaczego 29 kwietnia, kiedy... 9 kwietnia. No to 9 kwietnia 19 roku, 18 roku. Czyli rok temu. Dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa nie wystąpiła z takim wnioskiem jak teraz państwo? Ale przepraszam bardzo, te pismo jest właśnie o wznowienie postępowania, bo państwo uważacie, że nie byliście stroną. Dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa rok temu nie wystąpiła o wznowienie postępowania? Nie ma znaczenia. A dlaczego pan teraz to występuje? Panie Naczelnik, tutaj chodzi o SDPS, oni wycofali się wtedy z budowy. W czerwcu w 2018 roku deweloper napisał pismo, że się wycofuje całkowicie z tej całej inwestycji. A potem we wrześniu dał pismo, że on dzieli działkę i my nie mamy nic wspólnego z tym już. To dlaczego teraz państwo widzicie, że macie coś wspólnego? Bo nie mieliśmy żadnych danych, były wystąpienia spółdzielni mieszkaniowej, bo jest odpowiedź. I dlatego, jeżeli państwo za rok uważacie,
że chcecie wznowienia postępowania, bo czujecie się, że nie jesteście stroną w postępowaniu, to dlaczego teraz, a nie rok temu? Bo zobaczyliśmy tłok, który nam postępuje. Ale państwo wiedzieliście o tym i rok temu, i pół roku. O tym, że idzie postępowanie administracyjne. Ale jeszcze nie jest jakiś sposób odpowiedzi. Pani uważa, że jest w porządku wszystko? Tak, ja inaczej panu odpowiem. Zostaliśmy już skazani bez badania, bo to, co zostało przeczytane, to już zostało ocenione. I właściwie to, co zostało, właściwie został wyrok, który jest w tym piśmie. Natomiast w tym momencie państwo prosicie, że chcecie być stroną postępowania, a to jest moment wznowienia. Więc jeszcze raz pytam, dlaczego przez... O to chodzi. Tylko, że już jednocześnie jest ocena przez panią dokonana nie stosowania prawa, czy tam przez osoby, które to podpisały, nie stosowania prawa, nieodpowiedniego wysyłania, powiadamiania. Jedno prawo jest pomylone z drugim prawem, natomiast mi chodzi tylko o ten moment. Dlaczego przez rok czasu spółdzielnia, która wiedziała, nie wystąpiła z wnioskiem o wznowienie? Bo we wrześniu podzielił z tyłu zdziałki i powiedział, że nie ma... To nie ma znaczenia. W tym momencie... Musimy się odwoływać odnośnie do czego? Jak myślicie, że teraz tak, w tym momencie, jeżeli po roku czasu dostajemy wniosek o wznowienie, to jest dla nas oczywiste, że wznawiamy. I wtedy organ drugiego stopnia może ewentualnie te zarzuty badać. Państwo wyrażacie je w piśmie, tak jak uważacie. Natomiast w jaki sposób każdy moment będzie... Do czego się to wybierze? Ale ta miasta też nie ma znaczenia, jak blok staje wśród bloków blok. Od nie ma znaczenia, jest... kto wydał pozwolenie na budowę panu Strusowi takiego bloku. Od tego jest postępowanie administracyjne i od tego jest zasady prawa o planowaniu, zagospodarowaniu, które mówią, kiedy można wydać decyzję. Ale ja rozumiem, że pani nie jest zadowolona z mojej odpowiedzi, ale ja mogę pani tylko odpowiedzieć tak, jak mówi prawo. Jeżeli pani uważa, że nie powinien być, to powie organ drugiego stopnia lub sąd, rozsądzi to. Natomiast nie w tym momencie, tak jak już powiedziałam, tym pismem padł wyrok, że zostało źle, nieprawidłowo i tak dalej. Takie odczucia mamy. Natomiast dla nas jest postępowanie administracyjne, które będzie. Ale czy jak państwo wznowicie teraz tą procedurę, po której pani powiedziała, czy budowa zostanie teraz wstrzymana, czy nie? Państwo, ja przynajmniej to, co słuchałam, pani przeczytała ten wniosek, tak? Tak. Ja tu nie zauważyłam wniosku o wstrzymanie budowy. Wnosimy o wznowienie postępowania. Ja czytam dosłownie. Tak, proszę czytać. I to będę jakby stosowała, oczywiście, bo jest wniosek. Tak. Wnosimy o wznowienie postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy. I to jest jednocześnie grubym drukiem. Wnosimy o wstrzymanie wykonania decyzji z uwagi na prawdopodobieństwo jej uchylenia. Uchylenia decyzji o warunkach zabudowy. Nie pozwolenia na budowę. Budowę się zaczyna na podstawie pozwolenia na budowę i na podstawie prawa budowlanego. Decyzja o warunkach zabudowy jest na podstawie planowaniu, zagospodarowaniu przestrzeni. Gdzie są inaczej jakby definiowane. Czy pani chce nam pomóc, czy nie? Tak. Ja muszę wszcząć postępowanie, bo wpływa wniosek. Proszę nie zasłaniać się literą prawa. Tak. Bo kodeks postępowania administracyjnego również jest dla nas, dla tak, petencji. Tak, i trzeba, go dokładnie czytać, żeby jak, w jaki sposób pomóc. A ja widzę, że pani zasłania się prawem, ale w żadnym wypadku nie myśli o tym, w jaki sposób nam pomóc. Nawet gdyby nie można było, to też w inny sposób ta wypowiedź pani powinna brzmieć. A jak by pan sobie życzył? Bo powiem szczerze, nie jestem w stanie inaczej zdefiniować,
dla pana odpowiedzi, żeby pana zadowolić. Ja jasno, konkretnie odpowiadam. Mamy wniosek i mamy wszcząć postępowanie. Na ten konkretny wniosek, który tu wpłynął. Proszę pani, niech pani się zastanowi. W tej chwili jest tutaj kupa przedstawicieli, bo nie wszyscy oczywiście są. Będzie ten nowy blok wybudowany. Będzie tam 120 rodzin czy więcej. Prawda? Jaki stosunek będzie między tymi ludźmi? Między jednym blokiem i drugim. Od razu wrócę. Tak, ja rozumiem, tylko że organ w jaki sposób ma działać bezstronnie. Bo tutaj na przykład padały sytuacje, że były inne decyzje wydane dla STBS-u. Sytuacja jest tego typu, że wnioskodawca ocenia, co chce na danym terenie, nie organ. Tylko wnioskodawca. I my sprawdzamy, czy to, co wnioskodawca zaproponował, jest możliwe do powstania. To przecież ludzie pani pokazali, w jaki sposób. Tak. Ludzie pani pokazali, w jaki sposób wyszła kombinacja z tym właśnie podziałem działki na drogę, na chodnik, żeby nie było bezpośredniego sąsiedztwa i tak dalej. Jak najbardziej rozumiem. Tylko decyzję podjął prezydent, jak ustalić strony postępowania. Ja mogę tyle odpowiedzieć, natomiast przy wznowieniu postępowania będzie z naszej strony badane, czy uznać państwa za stronę. I to będzie mogło być w jakiś sposób skontrolowane. Proszę się prezydentem rozłania, bo prezydent dostaje opinię od państwa, od radców prawnych, dostaje sam opinię i właściwie nie tylko podpisuje. Także pan prezydent tutaj... Wie pan co, akurat nie tu niekoniecznie się zgodzę. Przepraszam, ja mam pytanie. Pan prezydent podpisuje decyzję. No podpisuje. Ja mam pytanie, bo to dotyczy głównie tej decyzji o warunkach zabudowy. Jak to jest u państwa rozpatrywane? Czyli jeżeli wpłynie wniosek o warunki zabudowy, to ktoś przeprowadza analizę urbanistyczną, techniczną na danego terenu, tak? I jest osoba, która się podpisała, już nie pamiętam kto tam jest, podpisała się pod tą analizą, która przeprowadza, rozumiem, urząd, nie wiem, czy samodzielnie, tak, czy ktoś zleca. Tak. Tam się podpisała osoba i ona zrobiła analizę i z tej analizy wprost wynikło, że na tej działce może powstać wielokondygnacyjny 10-11-piętrowy budynek. Tak? I mam pytanie, czy ta osoba jest pracownikiem Urzędu Miasta, czy ta osoba, musi mieć uprawnienia, żeby zrobić taką analizę, czyli nie każda osoba ma prawo, czyli też prawo określa kto. Jest to osoba pracownikiem Urzędu Miasta. Tak. Dobrze, a to nie wiem, to jakimi motywacjami się kierowała ta osoba, nawiązując do wieżowców, które są położone? Czego jest opis w decyzji o warunkach zabudowy? I w ten sposób jest uzasadniona decyzja. A może, jeżeli ta osoba jest pracownikiem Urzędu Miasta, to może moglibyśmy ją zaprosić tutaj, ona by uzasadniła. Ale to nie uzasadniła decyzję. To co wiem, pani uzyskała tę decyzję jako informację publiczną. Ja rozumiem, że państwo czujecie inaczej, uważacie inaczej. Więc nie znam kompetencji państwa i nie chcę jakby tu wchodzić. To daleko niższy niż państwo. Nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, że niższe od nas, tylko dla nas kontrolą jest organ drugiego stopnia. I w tym przypadku przy odwołaniach, to co pan teraz pytał, czy jest to prawidłowe, czy uzasadnił, czy miał prawo uzasadnić, czy miał prawo tak sformułować warunki zabudowy, to od tego jest organ drugiego stopnia. Dla decyzji o warunkach zabudowy jest to samorządowe kolegium odwoławcze. Dla pozwolenia na budowę, co jest niezależną decyzją drugą, wojewoda. Dobrze, a może nie wiem, bo niestety nie znamy się, nie przedstawialiśmy się. Jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę, czy standardem jest to, że pozwolenie na budowę jest wydawane w dniu złożenia poprawionego wniosku? Bo tak to miało miejsce w tym przypadku, My jesteśmy zobligowani terminem wydania decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli go przekroczymy, płacimy karę.
Ale chcę się zapytać, czy to jest po prostu standard w urzędzie, że jest wydawane tego samego dnia pozwolenie. Kiedy wpłynie wniosek. Ale jakie to ma znaczenie dla państwa? Chcielibyśmy wiedzieć. Ale proszę tylko pokazać, że mogę być ostatni dzień. Nie mamy do tego prawa, pani mecenas. Przed wyborami. Nie mamy do tego prawa. Dobrze, więc proszę mi udowodnić to, co pan mówi, bo nie mogę się odnieść, że tego samego dnia złożony wniosek i wydane pozwolenie. Ale państwo mają wgląd w te decyzje i w ogóle nie stwierdzi się, prawda? Czy to jest standard po prostu? Taka standardowa procedura w państwa urzędzie. No to przecież sprawa. No właśnie. Terminy wydania konkretnych. Rozumiem, oczywiście. Ja chciałem wiedzieć, czy to jest standardem. Pani mecenas odpowiedziała, że nie jest standardem. Nie jest to. Proszę pana, ale KPA mówi, że sprawy potrzebują załatwiane bez zwłoki. Nie zależało tylko na tym, czy to jest standardem. Ale jest jeszcze oczywiście. Proszę państwa, proszę się przedstawiać, jak państwo zabierają głos, to proszę swoje imię, nazwisko powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, z kim mówimy, bo my nie jesteśmy tutaj do rozmów z anonimowym tłumem, który na nas presję wybiera. Proszę nas nie wybierać presji. Jesteśmy podpisani wszyscy, jest. Ale proszę się przedstawiać. Jak ktoś zabiera głos, to proszę mówić. Szanowni Państwo, proszę trzymamy głos, nie trzymamy pytania. Nie wyczerpiemy tutaj całej tej dyskusji. Moim zdaniem najpierw musimy się odnieść do tego, co jest na piśmie. Myślę, że się spotkamy dzisiaj lub jutro tutaj w gronie prezydenta. Tak, no to do nas do kancelarii. Będziemy w kontakcie tutaj z przedstawicielem komitetu, panią Anią Kamińską. Widzimy państwu, myślę, że się spotkamy jeszcze, tak jak prezydent zadeklarował, ja też to deklaruję, musimy się spotkać jeszcze raz i być może właśnie jeszcze szerzej omówić te aspekty, które się dzisiaj nie dało omówić, tak? Ale mamy póki co konkretne pytania, konkretne zarzuty, musimy się do tego odnieść i też spróbować państwu pomóc, jeśli chodzi o o ten państwa problem, tak? Ale musimy się, że tak powiem, konkretnie punkt po punkcie odnieść do tego, co jest zawarte w tym. Prosimy, liście. Żeby ktoś kompetentny obejrzał ten plac budowy i mieszkania, które bloki, które z tym graniczą. Chcę zapytać, jaka odległość jest dopuszczalna od bloku do miejsca, gdzie się wali młotem pneumatycznym, ile metrów powinno być. To bo po prostu wszystko drżało, chodniki wszystko i mamy obawy, że nasze bloki będą z czasem pękały. Proszę zawiadomić swojego, że tak powiem, spółdzielni mieszkaniowe, ewentualnie na jaka budowlany. Jest odległość, czy państwo wiecie? Próbowaliśmy zawiadomić na jest budowlany, ale nie znalazł czasu dla nas. Nasz budowlany nie znalazł czasu dla nas. Nasz budowlany był przygotowany. Dlatego, że też reguluje prawo i musi wiedzieć, z kim rozmawiać. Żał chodnik i w ogóle spółdzielnia mieszkaniowa jest dla państwa jakby wyznacznikiem, to możesz zgłosić. 15 metrów od miasta. Bali się młotem po prostu przez ruch centralnego ogrzewania chodzą tak. Mieszkam na drugim piętrze. Łóżko odszkodowania. To co się dzieje za to mieszkanie, to będą nas tam się będą pękało. Szanowni Państwo, dzisiaj musimy wyłączyć. Proszę pani miała potwierdzenie wpływu dla nas. Państwo, nie otarcie, bo też tutaj mają. Ja mam jeszcze jedno pytanie, co dla mnie bardzo ważne. Czy miasto zrobi to w temacie zapewnienia nam miejsc parkingowych? Ja myślę, że pan Dobijański nam załatwi mieszkania, bo tak się ładnie wypowiadał na sesji Rady Miasta, więc myślę, że wybuduje z własnych środków. To znaczy, ja się odniosę tylko, że akurat nie ta dyskusja na temat miejsc parkingowych dotyczyła specustawy, czyli takiej możliwości zupełnie swobodnej zabudowy, bo to, co państwo pytacie mnie, decyzja o warunkach zabudowy, weszła kolejna ustawa, która pozwala wnioskodawcy, nawet w zabudowie jednorodzinnej, nawet sprzecznie z planem miejscowym, wybudować zabudowę wielorodzinną. Jest to ustawa, specustawa mieszkaniowa. To, co myśmy bardzo chcieli, żeby poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych troszeczkę uniemożliwić tą zabudowę, nie miało to jakby przełożenia na decyzję. Ale to jest inna procedura z tej ustawy.
chciałem zadać konkretnie. Może zależy nam na tym, żeby ta inwestycja przynajmniej w takim kształcie nie powstała. Co według Państwa możemy zrobić, żeby zatrzymać proces budowlany, pozwolenie na budowę? Nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć. Mam wniosek, który muszę procedować i tylko pytam, dlaczego wpłynął dzisiaj, nie rok temu. Podział działki robi tylko i wyłącznie właściciel terenu. Państwo nie uczestniczycie w temu. Czyli nie ma jakby woli, nie jesteście stroną w postępowaniu podziałowym. Szanowni Państwo, w październiku, w listopadzie, tutaj terminie poprzez panią Janicką i w tym temacie z czymś, że się spotkamy. Także a może jeszcze troszeczkę posiedzimy, jak najpierw nie chcę. Bo nie chcieliśmy się tak zrobić, bo potem nie było tak, że... Ale też jak na to jeszcze pytań. A to można z panem jeszcze spotkanie w chwilę? Może tam, gdzie będzie pan wolny chwilę, żeby zamienić na to? Dobrze, no to z panem proszę. Dziękuję bardzo.